Cześć dla wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lipski, a w dzisiejszym odcinku krótki test o klawiaturze w okolicach 100 zł, a konkretniej modelu Natec Genesis RX39. Zapraszam do oglądania. Here we go. Tak jak powiedziałem na wstępie, za przysłowiową stówkę możemy już taką klawiaturę nabyć. Sprawdzimy w tym materiale, jak ona się prezentuje, jakie jest jej wykonanie czy podświetlenie. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, to zapraszam do zrobienia tego tutaj poprzez kliknięcie, tak aby zostać ze mną na dłużej czy obejrzeć nowe materiały. A więc zaczynając od samego pudełka, tonacja czarnych kolorów przeplatana z czerwienią, ale co jest najważniejsze, dwie informacje jakże istotne, to anti-ghosting i trójkolorowe podświetlenie, czyli prawdziwa gratka dla tych, którzy jednak wolą, aby ten sprzęt świecił różnymi kolorami. A więc teraz rozpakujemy szybciutko sprzęt. Słuchajcie, zabezpieczenie przeciw złodziejom dało się we znaki i trwało to dłuższą chwilę, ale ostatecznie udało się. No i tak prezentuje się już produkt po rozpakowaniu. Zacznijmy od góry. Kabel w oplocie, według mnie bardzo ważna kwestia dla tych, którzy potrzebują wytrzymałego produktu. Ciekawy, miły akcent. No i oraz klawisze. Najważniejszy aspekt klawiatury. Klawisze membranowe, do 10 milionów klików teoretycznie mają wytrzymać. Jak będzie w praktyce? No to już musielibyśmy zapytać jakichś posiadaczy klawiatury. W każdym razie producent zapewnia o takiej liczbie klików. Słuchajcie. Tak się prezentują kliki klawiatury. Nie jest to aż tak słyszalne, czyli w nocy będzie to dość akceptowalny próg. Co trzeba powiedzieć? Tak jak na wstępie, trójkolorowe podświetlenie, które zaraz sprawdzimy, więc będziemy potrzebowali ciemności. Można zablokować klawisz Windowsa, więc dzięki temu nie będzie się on przypadkowo naciskał. To dość też ważny aspekt dla graczy. No i cóż, sam design myślę, że pozostawiam ocenie waszej. Chciałbym również podziękować sklepowi Proce.pl za udostępnianie sprzętu, tak abym mógł wam go pokazywać, tak abym właśnie mógł wam pomóc w dokonaniu wyboru przed zakupem, bezpośrednio pokazać wam już sprzęt, jak się prezentuje bardziej w praktyce niż na zdjęciach. Na kod rabatowy Emil uzyskacie rabat na cały asortyment właśnie w tym sklepie. No i słuchajcie, ciemności, ciemności i jeszcze raz ciemności, ale myślę, że to najlepiej odda to, co chciałbym wam pokazać. A więc podświetlenie. Więc jest to podświetlenie całościowe, każdy klawisz jest podświetlony. No i zmieniamy kolor w tym miejscu. Proszę bardzo, mamy niebieściutki, bardzo, bardzo fajny odcień. Kolejno. Różowy, fioletowy, myślę, że no ciężko określić się jakimś tam mistrzem w określaniu kolorów, jak to typowy chłopak. Nie jestem. Możemy oczywiście wyłączyć całkowicie podświetlenie i wrócić do pierwotnego stanu. No i czas podsumować już nasz materiał. Słuchajcie, nie chcę tutaj dyskutować o sprawach designu, nie chcę dyskutować tutaj o sprawach wyglądu, bo myślę, że każdy z was ma różny gust, a o tym się nie dyskutuje. W każdym razie wykonanie jak najbardziej na plus, ciekawość, prawda, podświetlenia również, bo jednak są to trzy kolory, każdy odnajdzie według mnie coś dla siebie. Kabel w oplocie to dodatkowo wzmocni całą konstrukcję, więc jest to według mnie jak najbardziej udany produkt i godny polecenia. Jeżeli się podobało, zapraszam do kliknięcia łapki w górę pod tym filmem czy subskrybowania mojego kanału w tym miejscu. Dzięki i myślę, że widzimy się w kolejnych materiałach.